21 kwietnia po raz drugi w tym roku przed grupą Azoty Police odbył się ambulansowy pobór krwi. Tym razem krwiodawcy pomagali podwójnie. Oddawali krew dla Dawida Wałoniaka, chorującego na ostrą białaczkę szpiku, a także wspierali zbiórkę pieniędzy dla Ingi Niedźwieckiej, dziewczynki chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Krew dzisiaj zbierana jest dla Dawida Wałoniaka. Jest to mieszkaniec Maszewa. Dawid ma 25 lat, od 18 roku życia też oddawał krew, gdzie w zeszłym roku stwierdzono u niego białaczkę, a jego rodzice bardzo czynnie pomagali w Maszewie, przy kiermaszach, przy zbiórce pieniążków dla Ingi. Dlatego stąd też nasza pomoc tutaj z Polic. Police wspierają Maszewo, Maszewo wspiera Police. Tego dnia krew oddały 32 osoby, co dało łącznie blisko 14,5 litra krwi pełnej. Następny pobór odbędzie się 29 maja na terenie Zespołu Szkół w Policach w ramach Tygodnia Czerwonej Krwinki. W 2018 roku Grupa Azoty Police ponownie objęła patronatem Stowarzyszenie HDK Klub w Policach, którego historia rozpoczęła się w roku 1974 właśnie w polickiej fabryce. W październiku 2020 roku spółka otrzymała certyfikat firmy promującej honorowe oddawanie krwi przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi.